zdarzenie rzeczy, które coś mądrego powie. Nie wiem, czy doceniacie sztukę mówienia od lat o tym samym. To jest tak, jakbyś zawsze jeździł w wakacje w to same miejsce z tymi samymi ludźmi i cały czas opowiadał. Jest cały czas coś innego w tym samym miejscu. To jest sztuka. Co ciekawe, wszyscy tam już byli. Rozumiecie, to jest opowiadanie o Zen, to jest jakbyśmy wszyscy spędzali wakacje w tym samym miejscu. Cały czas. A ja bym teraz siedział i każdy co wieczór wam o tym opowiadał. Ale całe pochód ja nie widziałem w ogóle. Także mniej więcej na tym to polega. A więc, następny kroczek do przodu i kroczek do tyłu, czyli do tyłu. Wczoraj jeszcze, powiedzmy, wyłaskotaliśmy silnie i dokładnie może to, co nazywamy cierpieniem. I w cierpieniu pojawia się coś ciekawego, a mianowicie tęsknota, czy tęsknimy za czymś. Czyli w cierpieniu, nie tylko jako coś, co nas boli, czy jest nieprzyjemne, tylko w cierpieniu jako w poczuciu odrębności, kruchości i zarazem odrębności. Czyli być może takie sedno cierpienia jest to uczucie tylko ja jestem. Ja jestem i w tym momencie też, jeżeli tylko ja jestem, czy ja jestem, to jestem sam. Jak mam uczucie, że ja jestem i jestem sam, to znaczy się, że czuję się odrębny. I nie jest to przyjemne przeżycie. Dlatego staramy się zrobić dużo rzeczy, żeby po prostu tego nie przeżywać. A to, co proponuje Sen, było czymś innym. Czyli nie uciekać od tego uczucia, tyle zostać dłużej, aż być może puści mechanizm tworzenia uczucia odrębności. Bo to jest jedna z wielkich różnic. Odrębność nie jest faktem. Odrębność jest wyobrażeniem. I to jest cała różnica i na tym polega w ogóle możliwość ćwiczenia Zen. Gdyby odrębność była faktem, musielibyśmy wymyślić inne ćwiczenie. Lub wziąć w ogóle inne rzeczy, być może zachować się tak, jak proponują pewnego rodzaju kultury czy religie. Ale co ciekawe, że wiele mówi za tym, że odrębność jest tworzona poprzez pewien sposób postrzegania rzeczywistości, utrzymując pewnego rodzaju tożsamość, utrzymując ją, czyli tworząc. Utrzymanie jest cały czas tworzeniem. To jest tak samo, jak złapiesz się czegoś, to nie jest, ja się raz złapałem i trzymam, tylko ty musisz cały czas aktywnie trzymać. Puszczenie nie jest aktywnością w tym sensie. Żeby nie trzymać, nie musisz nic zrobić, ale żeby trzymać, musisz coś zrobić. Czyli napięcie jest, powiedzmy, działaniem. Nie napięcie nie jest działaniem w tym sensie. A więc takim momentem kulminacyjnym cierpienia jest uczucie samotności, w której pojawia się tylko ja i nikt inny już więcej. I to uczucie samotności jest zarazem uczuciem odrębności. I gdybyśmy przy tym uczuciu wytrzymali, to jest możliwość, że ten mechanizm, który to tworzy, się zmęczy. I wtedy to jest takie uczucie, jakbyśmy zdjęli za ciasne buty. Nagle i dziwimy się cały czas, jak mogliśmy cały czas tym chodzić. Ale możemy, bo takie mamy głupie przyzwyczajenia, że tak powiem. Czyli kwestia cierpienia jest kwestią pewnej definicji. A my naturalnie wszystko chętnie definiujemy i nasze słowa, nasze pojęcia są definicją, ale zobaczcie, na czym polega słowo definicja. Finis jest granica, definere to jest
ograniczyć. Czyli w każdym słowem, którym definiujesz coś jako to coś, tworzysz ograniczenie, uważając, że to coś jest odrębne. Ale to nie jest odrębne, tylko my, definiując, tworzymy granicę tego czegoś i mówimy, koc jest dotąd, a odtąd jest podłoga. I tak to robimy cały czas, tworząc ograniczenia. Czyli postawa sasen jest postawą, gdzie primo stwarzamy warunki, nazwijmy to zewnętrzne, tak jak sesji, warunki, gdzie tworzenie definicji, czyli myślenie, porównywanie i tak dalej, zanika. Stworzyliśmy sobie warunki, czy jesteśmy w miejscu, gdzie nie musimy za dużo myśleć. Nie musimy w ogóle się zastanawiać, co mamy robić, dlaczego to mamy robić, co mam zjeść, co mam zrobić po południu i tak dalej. Dlatego nasz umysł nie ma się czego złapać z biegiem czasu. Czyli tworzymy atmosferę, gdzie nie trzeba tworzyć jakiegokolwiek perspektywy, jakiejś definicji, jakiejś porównań. I wszystko, co się dzieje na poduszce, już jest tylko czystym wyobrażeniem. I dlatego jest to ciekawe, że moglibyśmy po prostu to kino sobie zostawić. To nie znaczy wyłączyć, ale zostawić. I zostawić to znaczy, że zamiast zajmować się znowu co, dlaczego, z czym, czyli tworzyć definicję i odrębności, i przede wszystkim to uczucie ja robię, ja czekam, ja ćwiczę, ja chcę osiągnąć, czyli definicję ja, która jest często podświadoma, moglibyśmy po prostu tylko zająć się siedzeniem i bycie siedzeniem i bycie oddychaniem. Nie więcej, nie mniej. Czyli nie tworzyć, a nie starać się przezwyciężyć coś. To był mniej więcej wynik wczorajszy. I funkcja, w cudzysłowie funkcja, tęsknoty, przynajmniej ja to tak nazwałem, im bardziej odrębni jesteśmy, tym bardziej czujemy tęsknotę, ale teraz nam się wydaje właśnie za czymś innym. Ale być może tak naprawdę tęsknimy nie za czymś innym, tylko tęsknimy za tym, co tracimy w momencie kreacji odrębności. Ponieważ nawet jak udaje nam się zdobyć to coś innego, to tak naprawdę tylko zagłuszamy tęsknotę, bo za parę minut, dni lub godzin znowu się pojawia. Rozumiecie, to nie jest nic stałego. Po prostu mam jakieś uczucie, ach, tęskno mi za kimś, albo tęskno mi za jakimś miejscem, jestem tam, to tęskno mi za czymś innym. Już nie pamiętam, który to z poetów był, ale on takie bardzo fajne zdanie napisał, będąc w Wenecji, tęsknię za Wenecją. Inny pisał coś podobnego, mówi, będąc z tobą, tęsknię do ciebie. Rozumiecie, to jest fenomen. Być może wskazówka, że tęsknota jest właśnie czymś innym, niż nam się wydaje, że jest to jakieś uczucie braku czegoś i ono rodzi się we mnie do czegoś. I nazwaliśmy wczoraj, że być może tęsknota jest to, co pojawia się, gdy zbyt silnie utrzymujemy stan odrębności. To jest tak, jakby była taka wskazówka, taki znak, który pojawia się w proporcji do tego, jak silnie czepiamy się odrębności. Im bardziej jesteśmy przygwożdżeni, czy sami gwoździmy się do ja jestem taki i nie inny, i tak to jest, i ty jesteś tam, i zaczynamy czuć tęskno nam, brakuje nam czegoś. Ale to nie jest, że ja to potrzebuję, tylko być może ta tęsknota jest po prostu wbudowana w to wszystko. Ona jest wbudowana byt jest odznakiem, tak jak bo ja wiem, pocenie czy głód jest odznakiem, że czas jeść, my nie robimy głodu. Czy chłód jest odznaką, że można coś ubrać, czy jesteśmy za cienko ubrani, że tak powiem, ale my nie robimy tego poczucia chłodu. To nie jest coś, co moje ja robi. My sobie zdajemy sprawę dzięki pewnym doznaniom, że
gdzieś za daleko zaszliśmy, czy przekroczyliśmy pewnego rodzaju granice i jak za długo byśmy w tym zostali, to byłoby niebezpiecznie. Chłód, zimno, głód, pragnienie itp. itd. I tak samo może jest z tęsknotą. Że właśnie tęsknota jest takim znakiem, że przekroczyliśmy, czy trzymamy się za długo i kurczowo odrębności i dlatego w cudzysłowie powinniśmy sobie znowu uświadomić, jak to naprawdę jest. Dlatego to ćwiczenie sasen jest ważne i ono jest ważne jako częste uświadamianie sobie rzeczywistości jako faktu. Uświadamianie sobie jedności bytu jako faktu. To nie jest coś, że ja to mam. Bo my za szybko zapominamy. Po prostu znowu jesteśmy tą odrębnością, bo codzienność zaprasza nas do kreacji pewnego rodzaju tożsamości. I to nie jest złe, to nie jest fałszywe. Tylko, że jeżeli to jest jedyne, co mamy, to będzie nieprzyjemnie, bo stłamsimy tęsknotę lub uważamy, że tęsknimy za tym, co świat nam oferuje jako odrębne produkty. I być może jedną z większych tragedii, jaką my dzisiaj żyjemy, nie tylko dzisiaj, bo nie wiem, czy to wcześniej było kiedykolwiek lepiej, polega na tym, że źle odczytujemy tęsknotę. To jest tak samo, jakbyś ty była głodna i zamiast iść coś zjeść, idziesz sobie kupić buty. To nie jest, buty nie są dobre ani złe, tylko że one kazualistycznie nie mają nic do czynienia z głodem. Chociaż w momencie, jak kupisz drogie, fajne buty, na chwilę zapomnisz o tym, że jesteś głodny. Czy samochód, czy cholera wie co. Ale na dłuższą metę to nie jest ta kazualistyka. A my mamy bardzo ciekawe, kazualistyczne się mówi? Przyczynowe połączenia na świecie. Nam się wydaje, że my znamy wiele przyczyn. Czuję coś, aha, to jest to i to jest do tego. Tak jak to ostatnio ktoś powiedział, no statystycznie jaka jest przyczynowość między spadkiem populacji bocianów i spadkiem urodzin? Też można to jakoś połączyć, ale rozumiecie, my sobie łączymy różne rzeczy i wiele z tych nie ma nic do czynienia, ale my sobie to tak tłumaczymy, że tak powiem. A więc być może właśnie tęsknota jest wskazówką, że zapędziliśmy się znowu za daleko w naszą tożsamość i odrębność i w cudzysłowie zapomnieliśmy, jaka jest naprawdę rzeczywistość. Dlatego ćwiczenie sen jest właściwie cały czas, to nie, znaczy nie musimy tego robić od rana do nocy i całe życie, ale warto od czasu do czasu, warto dziennie parę minut poświęcić temu ćwiczeniu, żeby cały czas mieć świadomości, jak naprawdę jest. Rozumiecie? Ponieważ to wszystko jest cały czas płynne, także ja nie mogę cały czas żyć tylko z pamięci. Ja to muszę namacalnie przeżyć. Ja nie mogę żyć z pamięci, że byłem w zeszłym roku na wakacjach. Ja muszę znowu gdzieś odpocząć. Sama pamięć nie pomoże mi. Ja muszę na żywo przeżywać cały czas, jak to jest. I w tym sensie sasen ma duży sens. Dlatego w tym sensie w codzienności sasen ma sens, żebyśmy na przykład każdy dzień zaczynali ćwiczeniem obecności. Zamiast wejść automatycznego pilota już znowu i kreacji definicji, czyli różnego rodzaju odrębności, zacznij dzień od kwadransu obecności. Jak go zaczniesz rytmicznie od kwadransu obecności, i to zrobisz dziennie, obojętnie, czy ci się podoba, czy nie. Bo ćwiczysz obecność, a nie ja, a dzisiaj mam ochotę, albo nie mam ochoty. Tylko ćwiczysz obecność, żeby być obecnym w różnych warunkach, a nie w zależności od. To zobaczysz, że za parę tygodni, miesięcy ta obecność coś robi z tobą, a nie ty na odwrót. My nie robimy obecności. My robimy odrębność w obecności. Ale rozumiecie, ale my nie robimy odrębności, my robimy uczucie, czy koncepcję odrębności. Ale to jest cały czas w jedności. To cały czas tylko jest zabawa jedności, którą zapominamy, koncentrując się cały czas psychomentalnie na własnych wytworach. Dlatego warto dziennie ćwiczyć sen. Czyli dobrze jest zacząć dzień, szczególnie rano, ponieważ rano mamy jeszcze możliwość
że obojętnie gdzie jesteś, zawsze możesz stać kwadrans wcześniej. O te 15 minut snu naprawdę nie chodzi. Trudniej jest ćwiczyć często wieczorem, bo to jest to, jeszcze tamto, bo muszę się spotkać, bo. Nie zaplanujesz tego. Rano zaplanujesz. To jest raz, a dwa, rano umysł jest spokojniejszy po przespanej nocy. Wieczory są niekiedy, w zależności co robicie zawodowo, są trudniejsze, ponieważ możesz mieć tak zawalony dzień, że siadając po prostu w kwadrans nie jesteś w stanie w ogóle poczuć, że siedzisz, bo cały czas jesteś jeszcze w jakimś kinie. I to niekiedy tak jest, to nie jest źle, tylko wiedząc, że tak jest, musimy sobie inaczej zaplanować to ćwiczenie. Zobaczcie sobie, klasyczne tak zwane klasztory cały czas miały podział pomiędzy tak zwaną postawą kontemplacyjną i pracą. Był zawsze break, 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 czyli znowu uświadomienie sobie właściwie jak jest, a nie, że ja to robię i to wszystko ode mnie zależy. Dlatego też w tak zwanej codzienności, obojętnie jaki masz zawód, zawsze masz możliwość przed następnym telefonem, czy przed następnym wbiciem jakiegoś maila w komputer, zrobić to. Przynajmniej przebudzić się na 10 sekund. Uświadomić sobie, że wszystko po prostu jest. Że faktem jest, jest. Że faktem jest obecność. Im częściej to robisz, tym łatwiej to jest. To nie jest nawet jakieś intelektualne, no ja sobie wyobrażam teraz jakąś obecność. Nie, bądź po prostu. Przerwij ten cały tok, ten łańcuch nieustannego tworzenia odrębności i definiowania wszystkiego i wszystkich. Żeby uświadomić sobie, jak jest. I to z nami coś robi. Ta obecność, ta teraźniejszość, ta jedność działa na nas, a nie my na nią. Albo my z nią. To nie jest tak, że my coś z tym robimy. To jest bardzo ważne. Rozumiecie, to jest, jakby powiedzieć, to jest tak, jakbyśmy siedzieli w kinie i oglądali film, który niekiedy jest strasznie zagoniony. Bo ja wiem, albo się zabijają, gonią, robią. Jesteśmy strasznie w nerwach. To od czasu do czasu byłoby fajnie przynajmniej zapalić światło i nagle znika ten film. To wystarczy. Uświadamiam sobie, że to jest tylko film. Znowu możesz włączyć i możesz sobie to oglądać i tak dalej, ale uświadom sobie, o co tu chodzi. Że rzeczywistość jest bardziej niepojęta, a zarazem jest bardziej obecna, bardziej jedna, niż te wszystkie nasze wyobrażenia razem wzięte. Czyli ten fakt ćwiczenia w codzienności jest ważny. Teraz ten fakt ćwiczenia, ten fakt bycia tą obecnością nie ma absolutnie nic, być może już czujecie, nic wspólnego znowu z naszą definicją ja coś robię, albo ja czegoś nie robię. Obecność, czujecie to na poduszce, jest destylatem aktywności, to jest jeszcze coś, to nie jest ani aktywność, ani pasywność, to jest jeszcze inny sposób bycia, niż tak jak my dzielimy sobie rzeczywistość, albo sobie definiuję to wszystko i coś robię według tych definicji, albo nie robię tak zwanie nic, czyli przysypiam sobie. Stan obecności związany jest z silniejszą energią, czyli tu nie ma nic wspólnego z tak zwaną pasywnością, w sensie, że po prostu ja tam przysypiam. Rozumiecie? Dlatego zobaczcie sobie, o co tu chodzi w tym ćwiczeniu, o co tu chodzi w tej postawie. Często na przykład mówimy w codzienności, no ja dzisiaj nie mam nic do roboty. Albo nic się nie dzieje. Jak to mówimy to często już z bardzo zaniżoną energią. A dzisiaj nie mam nic do roboty. Takie i przygaszamy. Sasen byłby, ja nie muszę teraz nic robić. I nie robię nic. I to na 100% przy pełnej świadomości. Rozumiecie, to jest wytrzymaj to. A my specjalnie zaniżamy energię, bo nie jesteśmy w stanie wytrzymać często bez przygotowania, powiedzmy, w ten sposób, bytu jako takiego. Rozumiecie, dlatego uciekamy. I to nazywamy pasywnością, to nazywamy wiernością itp. Żeby być tym wszystkim, tym wszystkim i tym wszystkim, wszystko naraz, żeby przeżywać pełnię jestestwa. Musimy być bardzo obecni. Tak jak to wszystko jest bardzo obecne, a nie nadal. Nie ma szans. Dlatego nie mylcie ćwiczenia sen
Właśnie, no, cały czas coś robię, a potem wieczorem siadam, medytuję, czyli nic nie robię. Rozumiecie, to nie jest tak jak w kawału, tak, sprzedajemy taką widokówkę, gdzie takie dwie mamusie mówią, no co robi twój syn? No mój medytuje, a to jest zawsze lepiej, bo mój w ogóle nic nie robi, tylko siedzi. Rozumiecie, to nie na tym polega. I czujecie, że całe nasze ćwiczenie dlatego jest trudne, ponieważ nie jesteśmy jeszcze, powiedzmy, wyćwiczeni do innego stanu świadomości, nazwijmy to innego stanu energetycznego, w którym bycie jako takie jest prostsze, a nie bycie jako kluczowe tworzenie i trzymanie się konceptualizacji. To jest inny sposób bycia. Dlatego obecność jest energetycznie silniejsza, wyższa niż konceptualizacja. Dlatego zobaczycie z biegiem czasu, że stany tak zwanego niemyślenia to nie jest stan, gdzie ja decyduję się nie myśleć, tylko to jest stan, gdzie jestem energetyczny tak obecny, że po prostu nie muszę myśleć, powiedzmy, czy nie pojawia się myślenie w ten sposób. Rozumiecie, to jest zupełnie wyższy stan. Dlatego zobaczcie na przykład dzisiaj, czy pod koniec session jest nam łatwiej troszeczkę być. I wykorzystajcie tą siłę, którą powoli, oddech po oddechu kreujemy w te dni, w tak zwanym session, żeby teraz troszeczkę bardziej żeglować, a nie tylko już wiosłować. Właśnie w tym stanie silniejszej obecności. Ale to wszystko, to nie jest, że my robimy, tylko że my robimy obecność. Nie, my pozwalamy sobie na obecność, czy my pozwalamy jej być. Rozumiecie, to jest zaproszenie, że właściwie, tylko że my nie wiemy, co z tym fantem zrobić. To jest, czujemy, że moglibyśmy, że moglibyśmy być, ale potem no i co? Chcielibyśmy jakąś kontrolę nad tym, chcielibyśmy to znowu zdefiniować, chcielibyśmy to znowu skonceptualizować. Nie, zostaw to wszystko i tylko zostaw, bądź tą samą trzeźwością, tą samą obecnością. Jak chcesz przeżyć przebudzenie, to musisz być przebudzonym. Rozumiecie? Nie ma innej możliwości. Czyli musisz doznać się w silniejszej bezpośredniości niż w konceptualizacji. Musisz się wytrzymać bez konceptualizacji, a to znaczy być trzeźwiejszym niż tylko produkowanie następnych filmów. I to jest dla nas, nie chcę powiedzieć trudne, w sensie trudne do osiągnięcia, jest to bardzo nietypowe. Nie uczyliśmy się tego nigdy. Dlatego cały czas ładujemy mniej więcej w tym samym kierunku. A więc nie martwcie się za bardzo o codzienność tego wszystkiego, nie martwcie się za bardzo, co zrobić, czy co Zen mi nakazuje do roboty. Zen nie mówi nic. Zen nie jest filozofią, Zen nie jest jakimś tam zbiorem regułek, co w którymś wypadku trzeba zrobić. Wręcz przeciwnie. Zen jest obecnością i wychodząc z przeżycia rzeczywistości jako faktu, który cały czas jest nowy i świeży, byłoby wariactwem zaproponować serię reguł, co trzeba robić. Bo nie możemy nigdy przewidzieć, co będzie. Dlatego Zen jest cały czas życie w zależności od tego, co się dzieje, a nie w zależności od tego, co kiedyś wymyślono, że trzeba by zrobić. To brzmi znowu, że wszystko jest obojętne. Nie, wszystko jedno, jest jedno, a nie obojętne. To nie jest, że mi zwisa, bo mnie to akurat nie interesuje dla nawyku mojej tożsamości. Jeżeli w końcu przeżyjesz i zauważysz, że wszystko jest jednym, to znaczy nie ma momentu i nie ma chwili, w której ty nie oddziaływujesz na wszystko i wszystko na ciebie. Nie ma czegoś takiego, nie ma ruchu ręki, który nie miałby jakiejkolwiek konsekwencji, bo wszystko jest z wszystkim. To przeżycie jedności daje nam zupełnie inne uczucie bycia tym wszystkim i w tym wszystkim. I to wtedy wszystko wręcz przeciwnie, nie jest obojętne, tylko jest drogocenne. Ponieważ przeżywamy różnego rodzaju cały czas zmieniające się konstelacje rzeczywistości. I to jest takie bogactwo tej rzeczywistości, że nie jesteśmy w stanie ani tego złapać, ani opisać, ale możemy trochę tego przeżyć. I żyjemy w końcu w fragmentach.
Żyjemy słysząc między tą a tą frekwencją, widząc między tym a tym tą frekwencją. Żyjemy w pewnym fragmencie. Ale w tym fragmencie dzieje się bardzo dużo. Siedząc tu teraz w ciszy, wiele z nas siedzi na dole przed kominkiem, widzisz, jaka to jest ilość kolorów, zmian i tak dalej. Cały czas wszystko wibruje życiem. To nie można powiedzieć, że to jest mniej ciekawe, tam się nic nie dzieje w porównaniu do tego, co myśmy wymyślili jako film na naszym monitorku albo coś takiego. Tylko nie jesteśmy właśnie przyzwyczajeni i nie jesteśmy wytrenowani, żeby delektować się tą ciągłą zmianą i walimy coś bardziej brutalnego. Żeby się nie nudzić, jak to się fajnie mówi, bo nie jesteśmy przyzwyczajeni do nuda. Co jest nuda? Tak jak nudyzm, nuda jest nagość bytu, bezpośredności jego jestestwa jako faktu. Nie jesteśmy przyzwyczajeni do tej nagości bytu i nie ćwiczymy tego. Ćwiczymy cały czas jakieś, powiedzmy, wytwarzanie względnie płochych i szybkich i bardzo powierzchownych uczuć poprzez różnego rodzaju koncepcje, czy filmiki, czy inne historie. Trudno nam jest niekiedy wytrzymać przy dłuższych sekwencjach nawet filmu, bo znowu jest nudne. I nie jesteśmy przyzwyczajeni właśnie do takiego bycia. Siąść na ławce, czy na krześle, czy na balkonie, siądź i popatrz, i bądź tam. Wiele z was ma fajne mieszkania, fajne jakieś balkony, ogrody, ale jak długo tam siedzisz? Cały czas myślisz, no ja chcę mieć dom z ogródkiem. No fajnie, tylko jak biegasz po tych miastach i miasteczkach, to w tych ogródku ja rzadko kogo widzę. To jest ciekawe, rozumiecie? Każdy ma domek i ogródek i balkon, a siedzi przed telewizorem cały czas. Mógłby sobie siedzieć też na osiedlu jakimś betonowym, to by było to samo. Rozumiecie? Nie trzeba się wygłupiać jakimiś tam ja mam. To są wszystko tylko znowu inne wyobrażenia. Ale trening bycia obecnym i obcowania bezpośredniego, nagiego z rzeczywistością jest po prostu treningiem. I ponieważ nigdzie nas tego nie uczą, no to głupio jest. No. Ale tęsknota cały czas się pojawia. Bo tworzenie odrębności i szukania satysfakcji w odrębności jest możliwe tylko poprzez szybsze zagłuszanie i większej dozyfikacji tego zagłuszania. I to mówiliśmy wczoraj, przedwczoraj, i to możemy przeżyć, bo cały czas potrzebujemy więcej, inaczej i tak dalej, i tak dalej. Trudniej jest żyć kontemplatywnie, a to nie jest nudne. To jest inny sposób bycia bezpośrednio, czucia, bycia przy zmysłach i życia sensownie, czyli sensus, zensus, zmysł. Czyli jak czujesz to powietrze, oddychasz tym, czujesz to, co masz, smakujesz, słyszysz. Rozumiecie? Gdybyśmy byli bardziej przy tym, jednym z tym, wiele rzeczy nie kupilibyśmy, bo to nie jest to. Rozumiecie? Tylko, że my nie patrzymy się na to, my tego nie czujemy. My nie smakujemy wielu rzeczy. Jesteśmy nieobecni przy tym, dlatego możemy oglądać, co oglądamy, słuchać, co słyszymy, jeść, co jemy i mieszkać tam, gdzie mieszkamy, bo po prostu nasze zmysły są bardzo, bardzo, bardzo stłumszone. Dlatego potem, jak mamy taki session, to jest taki właściwie taka kuracja odwykowa, stajemy się bardziej wrażliwi. Nagle tutaj kilka dni, zaniżając ilość bodźców zewnętrznych różnego rodzaju, nie zostaje nam nic innego jak jedzenie właśnie. I zresztą to jest takie dosyć niebezpieczne, bo wtedy tam wiele osób, na przykład czekolada, czy to, czy siamto, czy tamto, to jest jeszcze coś, gdzie można się napełnić troszeczkę. Dlatego niekiedy w sesjach też zmniejsza się ilość jedzenia trochę, to już potem jest jeszcze groźniejsze, bo już nie mamy w ogóle możliwości ucieczki. Na przykład u nas w ośrodku kwestia na przykład ciasta po południu, to jest bardzo ciekawy moment zawsze, bo to jest bardzo kompensacyjne, albo kupowanie czekolady, albo coś takiego. Także można fajnie poobserwować, jak niekiedy jest trudno, jak organizm jest przyzwyczajony zapełnić się czymś. Czy ja teraz oglądam film, czy czytam coś, czy patrzę się tu, czy biorę powiedzmy coś słodkiego, jest to bardzo podobne, tylko są inne dla każdego coś według jego potrzeb. Ale tak po prostu jesteśmy, tak robimy. Ja nie chcę powiedzieć, że to nie jest całkiem złe, tylko na tym możecie zobaczyć,
jak trudno jest niekiedy po prostu być na tych odwykowych kilku dniach, żeby znowu powrócić troszeczkę przynajmniej do innego typu wrażliwości, do tej bezpośredniej wrażliwości. I pojawia się ona, to też nie wiemy, co z tym fantem zrobić. Jesteśmy nagle bardzo wrażliwi, to wtedy nas drażnią pewne rzeczy, pojawiają się też stare uczucia i tak dalej. Także to trwa troszeczkę, nim zaczynamy się na nowo układać, ale troszeczkę bardziej w tej bezpośredniej rzeczywistości. No i naturalnie niebezpieczeństwo jest, że wracamy po sesji i za parę dni znowu wszystko jest jak było. Ponieważ nawał tego normalnego przyzwyczajenia jest tak szybki, a nasz trening znika. Bardzo rzadko go robimy konsekwentnie, dziennie. Także znowu za 2-3 tygodnie jesteśmy w takim samym stanie, jak byliśmy przed sesją. Dlatego warto jest ćwiczyć dziennie. Nie róbcie sen teraz jakąś filozofię, żeby życie zmienić. Tu nie chodzi o zmianę życia. Tu chodzi o zmianę postawy. A nie, żeby robić coś, nie robić coś innego, tylko być może robić to inaczej. To jest różnica. Ty nie musisz zmienić zawodu, nie musisz się rozwieść albo szukać kogoś, żeby mieć kogoś, tylko zobacz, w jakiej postawie przeżywasz to, co przeżywasz, a nie, że musisz robić coś innego. Wiele rozwiązań, właściwie większość rozwiązań byłaby, gdybyśmy zmienili naszą postawę w tym wszystkim, nasze postrzeganie, czy naszą percepcję rzeczywistości, a nie, że musimy cały czas znowu myśleć, że trzeba zrobić coś innego, pojechać gdzie indziej, czy rzucić ten zawód, mieć inny. Naturalnie, im bardziej wrażliwi i trzeźwi jesteśmy, tym byłoby trudniej robić pewne rzeczy. Okej, ale na pewno nie wszystkie. Są pewnego rodzaju czynności, które wykonujemy i nagle jest więcej jak oczywiste, że to jest czysta kompensacja. Że ten zawód dosłownie nie ma sensu, bo ja nie jestem w nim obecny sensualnie, a gdybym był, to bym zwariował, bo to się nie da. To tak. Takie rzeczy bywają, dlatego wiele ludzi też z biegiem czasu i zewnętrznie może coś zmienić. Ale to nie jest w sensie, że z tą właśnie konceptualną wyobrażeniem zmienię, będzie lepiej. Nie. Ja tego nie robię, bo nie potrzebuję, bo czuję, że jest to po prostu z różnych względów problematyczne dla mnie, dla środowiska lub dla innych. Tak więc nie zastanawiajcie się, tylko bądźcie przy tym, co się dzieje. Im bardziej bezpośredni jesteście, tym bardziej konkretnie widzicie następny krok. Ale ty go widzisz, bo ty jesteś tych okolicznością. Także to jest powiedzonko, ja na twoim miejscu bym zrobił, to jest głupota. To się nie da. Ja na twoim miejscu zrobiłbym to, co ty robisz na swoim miejscu. Bo nikt nie jest na twoim miejscu, tylko ty. Życie właśnie pokazuje się w twoim miejscu. Rozumiecie, to jest tak samo, jak jedno drzewko mówi do drugiego, powiedziałoby do drugiego drzewka, no wiesz, ty tam na rogu stoisz, no głupio kwitniesz, weź i zakwitnij bardziej, albo idź więcej w wysokość. Nie, bo jakbyś stał na jego miejscu, to byś zauważył, być może tam są skały i kamienie i to drzewko robi co może i więcej nie ma możliwości. Rozumiecie, to nie jest tak, każdy się wymądrza tylko ze swojej historii, czy swojego punktu widzenia, bo nie może sobie wyobrazić innego punktu widzenia. A rzeczywistości są różne i każdy z nas gdzieś, to jest też cud tożsamości, zamyka w sobie pewien punkt widzenia. Czy jest pewnym punktem widzenia. Tylko robimy to troszeczkę nachalnie i potem sprzedajemy całe okoliczności, że nasz punkt widzenia jest tym punktem widzenia. I to jest może trochę za dużo tego. Wystarczy, że to jest tylko ten punkt widzenia i że jesteśmy świadomi, że jest to malutki punkt widzenia. I to by było fajne. Ale ponieważ wydaje się, że nam punkt widzenia jest tym punktem widzenia, dlatego cały czas mówimy wtedy o środowisku, ponieważ środkiem środowiska jest ja. Dlatego mówię zawsze o otaczającym mnie środowisku. No tak, rozumiecie, ale cały czas środkiem całego kosmosu jestem ja, wszystko jest środowiskiem, bo ja jestem tym środkiem. Tak? Otoczenie, tak, wszystko mnie otacza. Rozumiecie? Ja jestem zawsze pępkiem wszystkiego. Tego nie widzimy. Dlatego w moim otoczeniu jest nagle, tak? No. Rozumiecie? Nie mamy uczucia, jak homocentrycznie czy egocentrycznie my w ogóle
cały czas się komponujemy. Nam wydaje się to kompletnie normalne. Ale ponieważ nasz tutaj jest powiedzmy 50, mamy 50 środowisk. I 50 okoliczności. A nam się wydaje, że ja i środowisko. W jakim środowisku byłeś, się zapytam. No i co? Myślę, że to jest takie głupie gadanie, bo głupie konceptualizacje, bo cały czas jesteśmy tylko właśnie tym wydającym się pępkiem świata, gdy nie dojdzie do innego stanu świadomości. Zostanie to nam tak, wydając się, że to tak było, jest i będzie i że mamy wpływ na to nasze środowisko, że ja sobie mogę was wszystkich dobrać, jak mi się podoba i że mi się to uda i że naturalnie wybiorę tych, czy te, które są najlepsze i najprzyjemniejsze i jeszcze to tak zostanie do końca życia. Katastrofa. Utopia. Ale tak sobie myślimy i tak sobie wyobrażamy. Dlatego nie czarujmy się tym wszystkim. Rozumiem? Nie okłamujmy się. Miejmy przynajmniej na tyle odwagi, to jest bardzo ważne w sobie. Miejmy odwagę na bezpośredniość. Miejmy odwagę cały czas zobaczyć dokładnie, jak to jest. Miejmy odwagę być w obcowaniu zmysłowym, konkretnym, z faktami, a nie z wyobrażeniami. I to już by było bardzo, bardzo dużo. Dlatego jeszcze raz i kończąc tym, jeżeli zaczynamy dzień tym ćwiczeniem, to zaczynamy dzień faktem bycia, a nie konceptualizacją, co będzie. Z tego, co ty myślisz, że będzie, tak czy inaczej 90% nie będzie, a z tych 10, 99% będzie inaczej. Nie możemy sobie podarować te nasze teorie. Jeżeli zobaczysz ilość naszych zmartwień i teorii w stosunku do tego, jak potem jest, to jest to dosyć kiepska proporcja, żeby bardzo dyplomatycznie to powiedzieć. A cały czas mimo to obstawiamy koniki bardziej naszych zmartwień niż dokładniejszego postrzegania tego, co się dzieje. Szaleństwo, kompletne szaleństwo. I nie wiadomo, dlaczego to tak jest, bo chyba z rozpędu, bo wszyscy inni tak robią, bo nam się tak właśnie wydaje i to jest niekiedy tak anachroniczne w stosunku do rzeczywistości, że jest trudno coś z tym fantem zrobić, chyba że w końcu, nareszcie siądziemy, czy staniemy i dosłownie się częściej przebudzamy. I im częściej to robimy, tym łatwiej to jest i tym głębiej i bardziej obszerne to będzie. Nie ma czegoś takiego, ja się raz przebudziłem i to mi zostaje do końca życia. Każdy moment może być i to naturalnie zróbmy teraz, że każdy i cały czas i tak dalej, bo to znowu mamy, bo to, no Boże, jak ja to mam zrobić. Nie o to chodzi, ale chodzi o to, że każdy moment trzeźwości jest przebudzeniem. Czy on jest większy, czy mniejszy, to zależy od okoliczności. Ale w tym momencie, jak zdajesz sobie sprawę, że myślisz, już jesteś przebudzony. Bo czujesz nagle, że myślałeś i już nie jesteś tym, co ci się wydaje, że myśli. I to już jest duża różnica. I na tym polega wiele właśnie tych małych, ale regularnych, konsekwentnych, codziennych kroków. Dlatego chcąc, nie chcąc, jeżeli takie, ta postawa i ten cały sasen i zen, czy nazwijmy tą obecność pod czan, czy zen, ma być dla nas czymś bardziej inspirującym, to jest to kwestia postawy życiowej, postawy dziennej, a nie ja ćwiczę zen we wtorki od 16.30 do 17.15. Rozumiesz, to nie chodzi o to, 16, rozumiesz, a co robię przedtem, a co robię potem. Nie ma obecności, nie ma rzeczywistości. Nie redukujcie tego na jedno z wielu ćwiczeń, czy z wielu terminów, które macie w waszym kalendarzu. To by była szkoda. To jest po prostu cały czas, tylko niekiedy mamy luksus właśnie wejścia troszeczkę bardziej w to ćwiczenie. A wydaje mi się, że żyjemy właśnie w takich czasach, że chociaż wielu z nas pracuje nadal bardzo dużo i czasowo dużo, to raz, tak naprawdę tego nie musimy, nie możemy sobie powiedzieć, ja nie mam czasu na obecność. To nie wierzy. Nie ma zawodu, nie ma dnia, żebyśmy nie mogli być obecni. Obojętnie, co robisz.
Bo to nie jest coś, co trzeba zrobić potem, przedtem, czy to można też z biegiem czasu i poczujecie, że z biegiem czasu jest tylko i wyłącznie obecność. To nie jest coś, co trzeba dołożyć jeszcze do pełnego terminu. A więc w tym sensie, zarówno ćwicząc teraz, czy jeszcze wykorzystując warunki, które sobie stworzyliśmy, zobaczcie i zaryzykujcie odważnie tą bezpośredniość. Siedzę, siedzę, jestem, jestem. Cisza, ciszą. Nie ma nic do roboty, nie robię nic. I jestem tym, nie robię nic. Jestem. I wytrzymajcie w tym. Nie uciekajcie od tego. Jutro, pojutrze znowu będziecie marzyć, jak to fajnie było w Antoniowie. Ale będąc w Antoniowie, znowu myślicie, co będę robił jutro, co będę robił pojutrze. A więc, żebyś jutro nie myślał, żeby było spokojnie, cicho, to bądź dzisiaj tu i bądź dzisiaj tu. A jutro będzie jutro i zobaczysz, co jutro będziesz miał do roboty. Ale jak dzisiaj nie będziesz tutaj, to jutro też nie będziesz tam, gdzie będziesz jutro. I tak dalej, i tak dalej. A więc zacznij teraz, tu, dzisiaj, w tej chwili na poduszce.